Aż się boję sprawdzać trochę. Bo tu nasze KP strasznie wzrosło. Zdejmijmy ją. To jest warning. Czyli w której linijce? 9, 10, 4. 9, 10. Dokładnie. 9, 10. Tu jakieś 11, 4. Tu był błąd. Zmieńmy nasze KP na 0, na wartość wyjściową. Jeszcze raz. Założyło się. Tarcza, tak, KP się zwiększyło, zdejmij. Jest błąd, jest warning. Zadziałało jednak, pojawił się warning w tym miejscu. Dokładnie. I numer 4. Na razie nie będziemy go ruszać. Jeszcze raz załóżmy, zobaczmy, da, KP 0. Zakładamy. Dodaje się, zdejmujemy, nie ma warninga. Odejmuje się. I teraz chcemy założyć to i założyć tą tarczę. Tu nie powinno się nic zmienić, jednak w przedmiotach założony powinien pojawić się w tym miejscu. Sprawdźmy, czy wszystko się udało. Nie do końca się udało, ponieważ nie zdjęło nam... Dokładnie, czyli jednak wystąpił tu gdzieś błąd. Musimy go znaleźć i poprawić. Nawet już teraz nie chcę normalnie zgiąć, bez wyskoczenia jakiegoś błędu. Linii 4, sprawdźmy tą linijkę, co tu jest nie tak. No już. Funkcje się wywołują dobrze w czwartej linijce. Aha, wyskoczył błąd, ponieważ tu się równa 2, nie 1, dlatego się pojawił błąd. Musimy po prostu jeszcze raz poprawić całość i zrobić tak, żeby przedmiot się nie zdejmował. Czyli jeżeli założony jest równy 1. To jest równe 1, czyli chcemy wtedy zdjąć. Dokładnie. Jeżeli chcemy zdjąć przedmiot, to nie powinno się wykonywać nawet. Nie powinno się. Czyli jest różne od 1 kidani. Zakładamy. Zdejmujemy. Te statystyki powinno wszystko działać. Załóż i teraz... Ach, znowu. Numer 4. Statystyki. Dobrze. Przedmioty znowu. Numer 4. A, oczywiście. Tutaj musimy podać ID, jak ja głupi jestem. Czy jestem głupi? Mała literówka. A, tyle potrafi problemów narobić. Ok, statystyki. I sprawdźmy, teraz powinno działać. Znaczy, za każdym razem mówię to samo, ale... Nie działa. Dokładnie. Dokładnie. Teraz nie wyskoczył błąd. Taka różnica jest, że błąd nie, przy zdejmowaniu błąd wyskakuje. Momencik, ja to wszystko poza ekranem znajdę. Zaraz wrócę. Dobrze, jestem z powrotem. Błąd był banalny. Dosłownie 2 minuty mi zajęło znalezienie. Mniej, pół minuty. Tu był problem. Miałem założony w tym miejscu. A tu się odnosiłem do komórki ID. Wystarczy zmienić na ID. Tu mamy różne od jedynki. Nierówne 1, ponieważ wtedy będzie pętla nieskończona. I teraz analiza powinna wyglądać tak, jak powinna, czyli jeżeli
przedmiot, który chcemy zmienić, jest założony, to się nie wykonuje. Tylko od razu go zdejmujemy. Jeżeli jest zdjęty, czyli ten warunek jest spełniony, bo 0 jest różne od jedynki, to najpierw sprawdzamy, czy jest inny przedmiot tego samego typu założony. Jeżeli istnieje taki przedmiot założony, no to go zdejmujemy. Przy zdejmowaniu wywołujemy tą samą funkcję, tylko tym razem ten warunek na pewno zostanie pominięty i przedmiot inny zostanie zdjęty. Ja to bardzo dobrze. Teraz już tak. Proszę załóż. Przedmiot założony. Statystyki 3. Przedmiot założony. Załóż inny. Tutaj jedynka powinna się zmienić. Dokładnie. Statystyka dalej 3. Załóżmy szatę maga. Założona jest. Statystyki 7 już. 3 plus 4 to 7. Załóżmy topór. Szybkość 3, czyli 6 minus 3. Założony. Zdejmijmy, załóżmy. Jak widać, wszystko działa ładnie teraz. Tak jak miało być. Cieszę się, że udało się to doprowadzić do końca. Nasza siła od toporu chyba dużo rośnie. Tak, o całe 10. Dobra. Myślę, że ekwipunek to by było na tyle, jeżeli chodzi o ekwipunek. Sprzedajmy tarcze, które nie potrzebujemy. Czy to nam się doda? No, teraz złoto nam się nie dodało, starczy. Jejku. Za 100 kupiona, sprzedana za 0. No tak, trzeba poprawić sklep. Jak zawsze coś musi się schrzanić, że tak powiem. Przedmiot się kasuje, ale niestety... Coś z zapytaniem dodającym złoto nam nie wychodzi. Jak wygląda to zapytanie? Zobaczmy. To jest nasze podzapytanie. Błąd składnik gdzieś oczywiście wyskoczył. No, dokładnie. Jeden znak za dużo tylko. Ok. Kasujemy to. I teraz sklep też powinien dobrze działać. Kup. 1460. Sprzedaj. 1525. Ok. Sklep działa dobrze. Sprzedajmy jeszcze jedną rzecz. Załóżmy. No jak widać, drewniane tarcze tak trochę dziwnie się wyświetlają. To znaczy, tu jest widać, że za daleko od ciebie. Zmieńmy to. Lista przedmiotów. Maj typ. Żeby po typie jednak było. Tak, teraz drewniane tarcze są pod sobą. Razem z metalowymi tarczami, tarczami z kolcami i z tarczami z granitu. Jeżeli ktoś miałby siłę unieść. Ale wszystko jest ok w tym miejscu. Przedmiot sklep. Mamy tylko dwa przedmioty. Topór i tarcza. Myślę, że dodamy jeszcze jeden przedmiot. Szatę maga. Żeby była jakaś zbroja, która daje tylko 4 KP, 5 inteligencji, 500. I jest typu... trzeciego typu. Okej.
No, dodaliśmy nowy przedmiot. W sklepie się pojawił nowy przedmiot, dokładnie. Zapomnieliśmy jeszcze tutaj wpisać. Szata ma. Kupujemy. Kupiona. Bardzo droga w sumie. Stać nas tylko na jedną już tylko. Sprawdźmy, czy można kupić, jeżeli nie posiada się złota. Nie stać się na ten przedmiot. Gratuluję. Nie można kupić. Bez szaty maga powinniśmy dostać za sprzedaż. Niedużo można kupić, sprzedać i już cię nie stać. Połasz 440. Dobra. Myślę, że cały skończony ekwipunek i sklep, naprawdę cały skończony, bo niewiele widzę tutaj jeszcze do takiej poprawy. Oczywiście nie ma tutaj oprawy graficznej, ale działa. Jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, załatwić, skołować grafikę, wspomóc jakoś ten poradnik, prosta graficzka wystarczy, jakiś szablonik, może się oczywiście skontaktować ze mną. Zostałby umieszczony w kreditsach, czyli jako jedna z osób, które tworzą to, bo w sumie byłoby to w pewnym stopniu stworzenie. Byłaby to gra tworzona też przez tą osobę. No i taka po prostu mała prośba, jeżeli ktoś chciałby pomóc. Czy coś jeszcze zostało? Myślę, że dzisiaj już nic. Myślę, że możemy skończyć naszą mechanikę i przejść do następnej rzeczy. Już teraz mogę podpowiedzieć, że będzie to praca. Będzie to wysyłanie naszej postaci do pracy. Z tą różnicą, że nie będziemy wysyłać tej postaci na X godzin. Bo to zaprobło i wszystkie gry to mają. My zrobimy to troszkę inaczej, że wysyłamy naszą postać, później każemy jej przestać pracować i dostaje tyle złota, ile się napracowała dokładnie. Jakie to ma zalety? No, przede wszystkim takie, że możemy przerwać pracę w każdym momencie, a i tak dostaniemy naszą zapłatę. I nie musimy czekać dokładnie, aż się skończy czas, który tam się tyka i wyświetla, bo jest to denerwujące, myślę, że dla niektórych. No i jeszcze jedna zaleta będzie taka, że jeżeli ktoś nas zaatakuje, to zabierze nam jedynie złoto, które mamy przy sobie, czyli przed dostaniem wypłaty, po skończeniu pracy i tak dostaniemy to złoto, które wypracowaliśmy. Zrobimy małe ograniczenie polegające na tym, że nie można pracować dłużej niż 8 godzin. No i myślę, że to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o pracę. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają, którym się podoba ten poradnik. Mam nadzieję, że następna część ukaże się wcześniej niż ta, ponieważ miałem parę problemów technicznych, a razem z tym było dużo wolnego czasu dla mojej rodziny i trochę zabiegany po prostu tydzień był. Ale myślę, że wszystko wróci do normy. Dziękuję bardzo wszystkim, pozdrawiam i do następnego razu. Tu mówił Karer dla gamo.pl. Przygotowałem kolejny poradnik. Pozdrawiam.